Siema, z tej strony Eleven, a to jest ponownie Five Nights at Freddy's 3. I zapewne zapytacie, czy ty już czasami nie skończyłeś z tą grą? No, i sobie spokój, ukończyłeś. Dobry ending, zły ending, aggressive nightmare mode. Co jeszcze w tej grze jest? Otóż, moi kochani, jest noc siódma. Jest noc siódma, mnie wysrało z butów, jak o tym usłyszałem. I to nie przez ten filmik, który ktoś tam wstawił, bo ja myślałem, byłem na 70%, na 90% byłem pewien, że to jest fake. Że to jest przeróbka sfejkowana. Ja bym był w stanie taką przeróbkę sfejkowaną zrobić. Tak więc wiecie. Ale sytuacja się zdarzyła taka, że przypadkowo udało mi się w tą noc siódmą wejść. I wysrało mnie z butów, bo ja takie... What? To serio istnieje? What the fuck? No i oczywiście musiałem stanąć przed wyzwaniem, żeby tam noc siódmą przejść, ponieważ rzekomo za nią dostawało się czwartą gwiazdkę w menu głównym. Ponieważ po aktualizacji 1.03 można dostać czwartą gwiazdkę w menu głównym za pobicie Aggressive Nightmare Mode, ale też ktoś dostał tą gwiazdkę za przejście siódmej nocy, więc zacząłem przechodzić tą noc siódmą na trybie Aggressive. I mam tu masę kompilacji tego filmów, jak ja to przechodziłem. Mniej niż Aggressive Nightmare Mode, ale mam tego sporo. Trudność przy nagrywaniu tego była taka, że męczyłeś się 15 minut, żeby wejść w tą noc, a Springtrap załatwiał cię w 3 minuty i znowu się męczyłeś kolejne 20 minut, żeby wejść w tą noc w ogóle i znowu cię Springtrap załatwiał. Tak czy inaczej, mam z tego masę nagrań, ale teraz zobaczycie tylko finalny, że tak powiem, finalną akcję. A resztę outtake'ów, że tak powiem, z tego będzie już wkomponowana w najlepsze momenty z Five Nights at Freddy's 3, które w tej chwili montuję. Więc to by było na tyle. Zapraszam do oglądania. Okej, siódma noc jeszcze raz. Nawet nie mam tej ekscytacji, że wchodzę do tej siódmej nocy, bo wiem i tak, co mnie czeka. Bardziej będę miał ekscytację, jak ją przejdę, więc na razie to nie spodziewajcie się pewnie nie wiadomo czego. Hi. Zapraszam serdecznie. Zrebootuję sobie wszystko, póki jeszcze mam na to okazję. Chociaż i tak wszystko jest naprawione, ale nieważne, po prostu chcę się czymś zająć, żeby nie patrzeć cały czas w te kamery. Bo to mi nie pomoże. I tak, teraz. Grzeczny Springtrap. Niedobry, niegrzeczny. Muszę okropnie uważać na te fantomy, bo one mi wszystko psują. Okej. Hi. Na kamerę szóstą się wracasz, stary. Nie ma to tamto. Dam ci chwilę sobie pochodzić. Hello. Nie, tak, zapomniałem na Foxy, kurde. Jeżeli nie piszczy, to znaczy, że on jest albo dalej koło szybu siódmego, albo poszedł już gdzieś tam z tyłu i zaraz wejdzie do szybu, który prowadzi go prosto do mnie. I miał przejebane. Hello. Okej. Oby to był Freddy, bo tak to on jest koło tamtego szybu w takim wypadku. Bo to był Freddy. To jest Freddy! Dobrze. Siedź tutaj, Springi. Jest trochę stabilniej niż myślałem, że jest. Myślałem, że Foxy mnie już załatwił, bo tak zazwyczaj bywało do tej pory. Ale może niekoniecznie. Może niekoniecznie. Muszę znowu się nauczyć unikać Foxy'ego, jak on tutaj gdzieś wyskakuje. No i zjebałem. Sromotnie, czy jak to się tam mówi. Hi.
What? Aha, on był tutaj, dobrze, okej. Hi. Nie uciekaj. Nie uciekaj, Springtrap, spokojnie. Spokojnie, malutki. Come on. Gdzie ty jesteś? Tutaj jesteś, okej. Nie! Wracaj się, nie ma tak. Dobrze, że się nauczyłem go dostrzegać na tych wszystkich kamerach, bo to jest cholernie ciężkie widzieć, gdzie on jest. Szczególnie kamerze szóstej, ciężko go dostrzec tam gdzieś między tymi. Hello? O. Wait, what? A to jest Freddy. Okej. Okej. Jest okej. Jest bardzo stabilnie. Jest czwarta. Freddy nas odwiedził. Hej, Freddy! What up? Hello? Okej, dalej jest na kamerze siódmej, co jest dziwne. Jakoś się trzyma. Okej, szczęście mi sprzyja, żebym tylko nie zapeszył. Hello? Okej. Odgoniłem go od kamery piątej, tylko odgoniłem kamerę ósmą i to jest błąd, bo może mi teraz zajść od tyłu. A jak to zrobi, to miałem przejebane. Hello? Nie zrobi. Nie zrobi. Prawda? Springtrap grzeczny jest. Jest piąta. Okej, niepotrzebnie go wołałem, bo go tam nie było, ale na kamerę szóstą to tyle dobrze. Okej, jesteś tutaj, to dobrze. Hi. Wracaj tu. Jest stabilnie. Jest stabilnie. On jest w naszym szybie, ja jest piąta. Wygraliśmy. Udało się. Udało się! Fuck, 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 balun, bitch, oczywiście musiał się wpieprzyć. Nie, nie rób mi tego, nie, nie, już lada chyba będzie szósta, nie? Tak. Jest! Jest! Przeszliśmy noc szóstą. Noc siódmą, bitch, please. Na trybie aggressive. Zobaczymy, czy dostaliśmy na tą czwartą gwiazdkę, tak jak powinno być. Nic się nie zmieniło. Jest tak, jak miało być. Jest tak, jak miało być. Come on! Czy będzie czwarta gwiazdka? Okej, więc najwyraźniej za siódmą noc w Five Nights at Freddy's 3 nie dostajemy wcale czwartej gwiazdki. Gówno dostajemy. Więc zobaczymy chociaż, czy w pliku ze zmiennymi dostajemy zmienną pobicie nocy siódmej. Więc najwyraźniej tego też nie dostajemy. Jedyne co dostajemy, to to, że level, które zazwyczaj pokazywało 7, pokazuje teraz 8. Więc nie wiem, spróbujmy wejść do teraz nocy ósmej. Wiecie, spędziłem teraz jakieś 10 minut na próbowanie wejść do nocy siódmej i jeżeli jest już zmienione na noc ósmą, to nie da się wejść do nocy siódmej, czyli już jest koniec, trzeba by zmieniać 6 w plikach gry i zmienić level na 7, wtedy się tylko da wbić do nocy siódmej. Cóż, jestem trochę zawiedziony, myślałem, że dostałem tą czwartą gwiazdkę, ale najwyraźniej nie. A noc siódma jest, powiedziałbym, że jest równie ciężka co Aggressive Nightmare Mode. Więc powinienem za to dostać, tym bardziej, że przyszedłem to na trybie agresywnym. No sorry. Tak więc powiem wam tyle. Cieszę się, że udało mi się tą siódmą sprzeć, mam z tym spokój. Czwartą gwiazdkę spróbuję zdobyć i to prawdopodobnie będzie ostatni film w końcu z Five Nights at Freddy's 3. Tyle mam do powiedzenia, nie będę dłużej pieprzył. Już tak za dużo spędziłem na tym filmie, jakieś kilka dni. Tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie, trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach.
Na razie.